plotki o Cichopek okazały się prawdą. Nie kłamali. W domu Hakiela wielkie poruszenie. Katarzyna Cichopek jakiś czas temu wyznała, że zgodnie z wieloletnią tradycją na początku kwietnia wyjeżdża na wakacje do ciepłych krajów. Kropka. Maciej Kurzajewski zostaje tym razem w Polsce, więc media ogłosiły, że kurzopki nie spędzą Wielkanocy razem. Prawda okazuje się zgoła inna. Zaskoczeń jednak nadal nie brakuje. W tle Marcin Hakiel. Katarzyna Cichopek od miesięcy jest na ustach niemal wszystkich. Głośny rozwód, romans z Maciejem Kurzajewskim i medialna wojna z Pauliną Smaszcz sprawiły, że niemal nie ma dnia, by o niej nie pisano. Z okazji zbliżającej się Wielkanocy oczywiście gwiazda TVP została zapytana, jak spędzi święta. Aktorka zaskoczyła tydzień temu wyznaniem, że zgodnie z tradycją wyjeżdża z Polski na początku kwietnia. Wielkanoc w tym roku wypada dość wcześnie, więc od razu media oznajmiły, że Kasia nie spędzi tego czasu z Kurzajewskim. Cichopek z córką wyjechały z Polski. Jak sprecyzowała w Super Ekspresie Kasia, faktycznie leci do ciepłych krajów z córką i bez Maćka, ale na Wielkanoc wraca do Polski. Od 20 lat, w kwietniu wyjeżdżam z Polski na krótki urlop. To taka moja tradycja. W tym roku jadę tylko z Helenką tam, gdzie jest ciepło i gdzie możemy być anonimowe, mówi w tabloidzie. Dodała, że syn nie leci z nimi, bo szykuje się do egzaminu ósmoklasisty. Jest bardzo odpowiedzialnym chłopcem i bardzo podoba mi się jego podejście do obowiązków. Zostanie pod opieką taty, poinformowała. Wielkie poruszenie w domu Hakiela. Dzieci spędzą z nim i jego partnerką Wielkanoc. Niespodziewanie Cichopek zaczęła zachwalać byłego męża, co ostatnio jej się nie zdarzało. To cenne, że w sprawach Adasia i Helenki jest między nami pełna zgoda i jeśli trzeba dajemy sobie dodatkowe dni z dziećmi. Tak będzie w najbliższe święta, ponieważ ja spędziłam ostatnio z Adasiem i Helenką więcej czasu, Marcin będzie z nimi Wielkanoc, wyznała Katarzyna. Cichopek spędzi święta bez dzieci, za to z teściową. Co się stało? Jak zatem będzie wyglądać Wielkanoc Kasi? Okazuje się, że ona spędzi ją oczywiście z ukochanym Maciejem i prawie teściową i swoimi rodzicami. Postanowiłam, że zrobię tradycyjny, polski sernik z lukrem i rodzynkami, choć modne są teraz te japońskie, moja mama i mama Maćka też doskonale gotują, więc będzie pysznie. Ale najważniejsze jest to, że będziemy razem i że wszyscy bardzo się kochamy i wzajemnie szanujemy. Takiej atmosfery życzę każdemu, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, dodaje Kasia.